Naszym gościem jest dzisiaj Robert Kowalczuk, psycholog i specjalista public relations. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Panie Robercie, Częstochowa rozkopana, ciężko jeździ się po naszym mieście, kierowcy denerwują się bardzo. Czy powiązanie takich dwóch rzeczy w naszej psychice, można powiedzieć, czyli te utrudnienia, które są, które już nas denerwują z tym upałem, ma to ze sobą coś wspólnego? Oczywiście, to nas bardziej jakby rozdrażnia i drażni. Teraz jadąc tutaj do państwa, też byłem uczestnikiem takiego korka i takiej przepychanki, ale myślę sobie, że większość ludzi po prostu jest nastawiona na to, że jednak to jest taki moment, że trzeba go po prostu przeczekać i przetrzymać. Owszem, byli tacy, co mocno się denerwowali, ale to zawsze tak będzie. Właśnie, ale jak to jest? Co wpływa na to, że my stojąc w korku jakoś bardziej się denerwujemy? No przecież czasami wiemy, że no taki korek być musi, tak? A jednak gdzieś kierowcy sami na siebie trąbią, denerwują się, a tak naprawdę te korki, które są przez remonty, to nie zależą od kierowców, więc czemu denerwujemy się na siebie? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc mamy wrażenie, że jesteśmy bezkarni w tym swoim aucie, w tej swojej klatce. I możemy robić wszystko, upuszczać emocje, wyzywać, trąbić, krzyczeć na kogoś obok. W gruncie rzeczy. Ale jakby też chyba rozładowywać te emocje właśnie na tej drugiej osobie, która tak naprawdę jest Bogu ducha winna w tym momencie. No w tym momencie tak, bo w gruncie rzeczy to powinniśmy pójść i pogonić tych, którzy tam robią, a nie osobę, która przed nami stoi, albo jesteśmy w tym korku, no taka jest prawda. Zdrowiej będzie, jak zachowamy spokój? Myślę, dla naszego organizmu? Myślę, że tak. Zawsze trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli gdzieś jadę, to nie wyjeżdżać na ostatnią chwilę, bo myślę sobie, że kwestia presji takiej, która jest związana z tym, że muszę w tym momencie zdążyć, a wyjechałem o 5 minut za późno, wystarczy, że wyjadę 20 minut, 15 minut wcześniej, będę mniej zestresowany, bo widać to po kierowcach nieraz, jak jadę, że widzę, że ktoś jedzie po prostu spokojnie, bo wie, że dojedzie, a ten, który jest już takim pędzie, już widać po nim, że jest... Wyjechał za późno. Tak, że wyjechał za późno i że musi tutaj nadgonić, to niestety nie ma takiej możliwości. To jest jeden temat, który dzisiaj chciałem poruszyć, a drugi to zbliżające się, no na razie jeszcze może niewielkimi krokami, wybory samorządowe. Nie o polityce będziemy oczywiście mówić, tylko... No mam taką nadzieję. Tak, tylko o tym, jak to skutecznie taką kampanię wyborczą prowadzić. Czy okres wakacji to jest dobry czas na to, żeby wystartować, czy to jest jeszcze nieco za wcześnie, bo wakacje to taki czas, kiedy przecież wielu mieszkańców miast czy mniejszych miejscowości wyjeżdża na wakacje. Jakby ta informacja od kandydata potencjalnego do potencjalnego wyborcy może nie dotrzeć, jeżeli zaczniemy za wcześnie. Oczywiście, że tak. Generalnie rzecz biorąc, popatrzmy sobie na to w dwojaki sposób. To znaczy, pierwszy punkt widzenia jest taki, że jeżeli jesteśmy politykiem, który już piastuje jakieś stanowisko i ubiegamy się o nie w drugiej kadencji, czy w którejś tam z kolei. To już znana osoba. To już jest znana osoba i taki element wakacyjnego pokazywania się jest wskazany, bo wtedy się przypominamy. Dla tych, którzy nas zobaczą, to nas zobaczą, a dla tych, którzy po prostu nie zobaczą, to usłyszą, że słyszę, że widziałem tutaj taką i taką osobę. Jeżeli jesteśmy osobą, która stara się o stanowisko, to wakacje nie są dobrym momentem na rozpoczęcie własnej kampanii wyborczej. Dobrym momentem jest ten czas, kiedy już wszyscy przyjadą do Częstochowy. Czy do innego miasta na przykład. Czy do innego miasta, oczywiście. Generalnie rzecz biorąc, czy wrócą już z wakacji i będą mogli po prostu nas zobaczyć aktywnie, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że wyborcy pamiętają tylko ten moment, w którym nas widzą, a potem jakby zapominają o tym, bo bieg życia i tego, co się wszystko dzieje wokół nas, jest jakby takim aspektem bardziej wiążącym. Oczywiście też patrzmy na to też z innego punktu. Jeżeli to są wybory samorządowe, no to są czysto lokalne wybory i tutaj generalnie rzecz biorąc medialnie nie będziemy ciągle pokazywani. Jeżeli to są ogólnopolskie wybory, no to w mediach ciągle gdzieś tam się przypominają te osoby i to jest łatwiej. A czy forma plakatowania miasta jest dobrą formą, czy jednak lepiej jest, kiedy samorządowiec, no bo nie mówimy teraz o politykach, ale o samorządowcach na przykład bardziej trafią do wyborców tak bezpośrednio, nie wiem, zorganizują jakiś wiec wyborczy, tak na
modę Stanów Zjednoczonych. To znaczy tak, ja myślę sobie, że politycy, czy w ogóle samorządowcy, czy osoby, które wchodzą w politykę, myślą, że jak plakatują całe miasto, czy obrzucą największą liczbą swoich plakatów, to przekonają wyborców do swojej osoby. No to później jest takie uciążliwe, jak na przykład w Częstochowie jedzie Maria i na Świętej Marii Panny i po takich wyborach na jesień, gdzieś jeszcze w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, widzimy pełno takich plakatów gdzieś na słupach wzdłuż całej alei. Dokładnie. Ja myślę sobie tak, że coraz bardziej wizerunkowo polityka zaczyna zmierzać do w takim kierunku trochę budowania relacji, budowania tego, że jednak ten polityk, czy ta osoba, która próbuje, pokazuje się i buduje relacje z ludźmi na zewnątrz, nie tylko przez plakaty, tylko przez właśnie wypowiadanie się, angażowanie się, promowanie, wchodzenie w różne interakcje prospołeczne, czy no, jeżeli mówimy o lokalnych, no to prospołeczne są najważniejsze, bo tak naprawdę to są rzeczy, które nas dotyczą i są najbardziej nam bliskie. I tutaj się buduje jakby polityczny kapitał, a nie przez to, że będziemy mieli 20 tysięcy plakatów wywieszonych w jakiejś dzielnicy. Czyli generalnie ważne jest, aby potencjalny kandydat tutaj jakby był aktywny i wykazywał się tą aktywnością. Ja zawsze powtarzam, że politykę nie uprawia się miesiąc, dwa, trzy przed wyborami, tylko politykę uprawia się praktycznie cały czas i generalnie rzecz biorąc ten polityk, który mądrze jakby gospodaruje swoją osobą i jest aktywny przez cały czas swojej jakby działalności takiej politycznej, ten zawsze jakby dochodzi do celu. Ten, który się budzi, jakby szybko wpompowuje jakieś pieniądze i myśli, że mu się to wszystko jakby poskłada, nie zawsze odnosi sukces. Może to być za późno po prostu. Dokładnie. Robert Kowalczuk, psycholog i specjalista Public Relations, był dziś Państwa i moim gościem. Dziękuję za spotkanie, rozmowę i dobrych, udanych, ciepłych wakacji.